A dzisiaj chciałbym podzielić się z wami takim słowem, które nazwałem, zwyczajni nadzwyczajni. Zwyczajni nadzwyczajni, nie wiem, czy to dobrze widać. Zwyczajni nadzwyczajni. Dlatego, że kiedy my się rodzimy na nowo, to też potrzebujemy sobie gdzieś tam zadać pytanie, jacy powinniśmy być. Jacy powinniśmy być, skoro przyszliśmy do Boga i zrodziliśmy się na nowo. I często wielkim problemem naszego życia jest to, że próbujemy zmienić coś, co zmienić nie powinniśmy, a nie zmieniamy czegoś, co zmienić powinniśmy. Często przychodzimy i to, co powinno być naturalne w nas, to, w czym powinniśmy być absolutnie normalni, to my z tego czynimy nawet nie nadzwyczajność, tylko nienormalność. Podczas gdy w obszarze, w którym powinniśmy być nadzwyczajni, pozostawiamy to jako takie poczucie, że jesteśmy przecież w miejscu, w naszym życiu, w którym ludzie wszyscy tak robią, wszyscy tak funkcjonują, cały świat tak funkcjonuje, w związku z tym ja i tak przynajmniej chodzę do kościoła. Ja przynajmniej wierzę, jestem zbawiony, bo narodziłem się na nowo. Ja przynajmniej się modlę od czasu do czasu i czytam Biblię. A to, że jestem podobny całkowicie w wszystkich działaniach z innymi ludźmi, to nie ma znaczenia, przecież Bóg jest miłością. Natomiast obszar pewien powinien być zmieniony, a pewien powinien być niezmieniony. I na tym chciałbym się dzisiaj skupić. Chciałbym przede wszystkim pokazać wam taką prostą rzecz, że Jezus, kiedy żył na świecie, on żył zgodnie z panującymi zwyczajami, w których się poruszał. On żył absolutnie zgodnie. Słuchajcie, on się nie ubrał inaczej jak inni ludzie. On nie funkcjonował inaczej, nie poruszał się inaczej, nie mówił innym językiem niż ludzie, którzy żyli w jego ówczesnym świecie, w ówczesnym czasie, w środowisku, w którym się urodził. Urodził się w narodzie żydowskim i po prostu zgodnie z tymi zwyczajami on funkcjonował. Jest powiedziane w Łukasza 2:42 taki werset, który mówi: i gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. Więc zobaczcie, Jezus poszedł na święto, bo to było w zwyczaju. W związku z tym on na nie poszedł. On nie było tutaj, jego rodzice zaprowadzili. Wiecie, on już wtedy miał tyle lat, że mógł dyskutować z uczonymi, więc miał wiedzę i zrozumienie dużo wyższe niż uczeni w piśmie. Pamiętacie, że on na tym właśnie święcie został i tam go potem szukali, a on rozprawiał z faryzeuszami i innymi uczonymi. Natomiast, więc miał wiedzę ogromną, a mimo tej wiedzy jakoś nie podważał zwyczaju, który panował, który potem tak naprawdę uległ zmianie, ale on po prostu funkcjonował w tym zwyczaju, w związku z tym w tym wymiarze, w tym obszarze on się w ogóle nie różnił od tych ludzi. Popatrzcie, jest w Łukasza 4 rozdziale, w 16 wersecie jest powiedziane tak: i przyszedł Jezus do Nazaretu, gdzie się wychował, i według zwyczaju swego w dzień sabatu wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi. No jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, że Jezus właściwie swoim życiem, swoją postawą nie robił rewolucji takiej krwawej. On nie różnił się w żadnym wypadku od tego, co się działo. Jego rewolucja polegała na czymś zupełnie innym. Jego nadzwyczajność polegała na czymś zupełnie innym. Apostoł Paweł, to jest niesamowite, nazwany jednym z największych rewolucjonistów ówczesnego świata, człowiekiem, który według niektórych faryzeuszów i Żydów mówili o nim, że zadymę, że zamieszanie w całym świecie robi, że wszędzie, gdzie się pojawi, tam po prostu burzy ustalony porządek. Ale ciekawe jest, że nawet on, jest opisane to w Dziejach Apostolskich 28 rozdziale 17 wersecie, jest powiedziane tak: po upływie 3 dni zwołał on trafił do więzienia w Rzymie i po upływie 3 dni zwołał on przywódców Żydów, a gdy się zeszli, powiedział do nich: mężowie, bracia, nie uczyniłem nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian.
Popatrzcie, on nie uczynił nic przeciwko zwyczajom, nie uczynił nic przeciw zwyczajom ojczystym, czyli tak naprawdę jego funkcjonowanie i jego postawa była tak, jakby wszyscy wiedzieli, że jest Żydem, wszyscy wiedzieli, że jest częścią tego narodu, wszyscy wiedzieli, że postępowali, a mimo to jednak wrzucili go do więzienia. Dlaczego? Nie dlatego, że był inny, że mówił jakimś innym językiem, czy się ubierał w inny sposób, czy zachowywał się w jakiś, nie wiem, straszny sposób, dlatego, że jego nadzwyczajność dotykała czegoś głębiej niż tego zewnętrznego, dotykała coś bardziej głębokiego, ponieważ chrześcijanie, zwłaszcza tego pierwszych wieków i życzymy sobie to, żeby to było nasz zwyczaj, żeby to była nasza część, oni nie tyle, chrześcijaństwo nie polegało tyle na zmianie zwyczajów, co na rodzaju nadzwyczajnego życia. Szokiem, którym zaszokowany został świat, to nie była zmiana zwyczajów, to była zmiana życia. To znaczy oni żyli w inny sposób, oni zaczynali żyć w tak niesamowity sposób, że to poruszało ten świat. Posłuchajcie, to nie kampanie tak bardzo ewangelizacyjne sprowadzały tłumy tam, ale to jak oni wyglądali, jak oni żyli, jak oni postępowali, rodzaj ich życia przyciągał po prostu, przyciągał do tego, w czym oni żyli i w czym oni funkcjonowali. Jednych przyciągał, a innym wrodził sprzeciw, ale mimo to oni nie przestawali żyć we właściwy sposób i nie przestawali funkcjonować we właściwym wymiarze. Chciałbym wam przeczytać, za chwilę będzie, że to już jest w moim zwyczaju, ale to jest drugi raz. Chciałbym drugi raz przeczytać wam pewien dokument z drugiego wieku. To jest bardzo ciekawe. Dla mnie to są takie doświadczenia, kiedy czytam patrystykę. Patrystyka to są pisma ojców Kościoła i staram się je czytać, szczególnie do IV wieku, bo w IV wieku trochę się pozmieniało, ale do IV wieku są bardzo ciekawe pisma, które pokazują niesamowity wymiar Kościoła. Najbardziej lubię te dokumenty, które opisują chrześcijan tak z zewnątrz, które mówią, kim oni są, jak oni funkcjonują. Podobał wam się ten ostatni opis, o którym czytaliśmy? To pozwólcie, że przeczytam wam taki list do Diogeneta. Diogenet był dostojnym poganinem, który był nieprawdopodobnie zaintrygowany chrześcijanami. Zaczął badać, ustalił sobie, że zbada sobie, jak oni funkcjonują, jak oni działają, jak oni żyją, dlaczego oni tak dziwnie żyją, dlaczego oni tak denerwują i dlaczego oni tak zachęcają, bo nie wiem, w nich było jedno i drugie, zachęta i nerw. Lewa strona się denerwowała, druga była zachęcona. I on po prostu próbował to zbadać. I autor tego listu do Diogeneta, on postanowił dać mu odpowiedź i zaczyna od przytoczenia pytań Diogeneta, ponieważ Diogenet publicznie opublikował swoje pytania odnośnie chrześcijan. W ogóle już te pytania są mocne. Ja marzę, żeby dzisiaj chrześcijanie, żeby ludzie w świecie, patrząc na chrześcijan, postawili takie pytania. To będzie coś najpiękniejszego w moim życiu. Posłuchajcie. Widzę, dostojny Diogenecie, że bardzo gorliwie stara się poznać religię chrześcijan, jasno i precyzyjnie formułując dotyczące ich pytania. I teraz posłuchajcie tych pytań. Jakiemu Bogu zawierzyli? Jaki kult mu oddają? Jak to się dzieje, że wszyscy oni pogardzają światem, a śmierć sobie lekceważą? Dlaczego nie dbają o bogów czczonych przez Helenów, ani nie przestrzegają przesądów żydowskich? Skąd się bierze ich wielka miłość wzajemna? Skąd się bierze ich wielka miłość wzajemna? Panie Boże, zmiłuj się nad nami wszystkimi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja bym życzył sobie, żeby świat nie zadawał pytania, skąd oni są, ale z jakiego kościoła, z jakiego nuklu, która to sekta, ale żeby zadali pytanie, skąd się bierze ich wzajemna miłość. I odpowiedź jest bardzo ciekawa. Posłuchajcie. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi. Ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem.
Wiecie, to jest moje marzenie, żeby chrześcijanie przestali się posługiwać niezwykłym dialektem. Nie może być tak, jak to kiedyś słyszałem u jednego mojego przyjaciela, pastora, który mówi, przychodzi człowiek po raz pierwszy, mężczyzna do kościoła i podchodzi kobieta i mówi, chwała Panu. On nie wiedział, co zrobić i odpowiedział, chwała Pani. No, ale my musimy rozumieć, że nasz dialekt jest dosyć trudnym dialektem dla tego świata. Ale chrześcijanie pierwszych wieków, oni się nie różnili dialektem. Oni mieli normalny język. Ja myślę, czasami myślę, Boże, gdzie oni żyją? Z której planety zlecieli? Skąd ten język nabrali? Naprawdę musimy się pilnować w naszym funkcjonowaniu, w naszym postępowaniu. Oczywiście, że my nie możemy iść na kompromis. I nie mówię tutaj o tym, żeby teraz, bo w świecie też przeklinają, żeby przeklinać, albo w świecie ubierają się skąpo, więc żeby się ubierać skąpo. Ale mówię o normalności. Widzicie, żeby być nadzwyczajnym, trzeba być najpierw zwyczajnym. Najpierw trzeba być w pewnym obszarze zwyczajnym, zanim będziemy nadzwyczajni. Pozwólcie, że przeczytam wam dalej. Dialektem. Ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swojej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów. Nie występują jak tylu innych w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach heleńskich i barbarzyńskich. Jak komu wypada, stosując się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy, jak obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną, a każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz nie żyją według ciała. Przeżywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszystkich ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani radują się jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi. Helenowie ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Niesamowita moc, niesamowicie mocne świadectwo. Panie Jezu, to jest właśnie świadectwo, które chcemy słyszeć z ust tego świata. Chcemy zobaczyć, że ludzie widzą nas z jednej strony jako ludzi normalnych, ale z drugiej strony jako ludzi nadzwyczajnych. Zwyczajni, nadzwyczajni. My potrzebujemy wejść gdzieś w ten obszar. Bardzo mocno. Świat dzisiaj, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj w świecie, świat rozpaczliwie poszukuje objawienia się synów Bożych. Oczywiście, że tam jest mowa o autorytecie w Chrystusie, ale autorytet w Chrystusie nie polega tylko, nie ciągnie się tylko z nieba, ale autorytet w Chrystusie jest z dwóch stron nadawany. Jest nadawany z nieba przez moc Ducha Świętego, ale jest nadawany z ziemi przez poświęcenie, umartwienie i oddanie siebie. Dlatego tak bardzo ważne jest potrzeba, żebyśmy wzięli swoją część i żebyśmy upamiętali się w naszych postawach, w naszych sercach, i żebyśmy po prostu zrobili kroki. Przyjrzyjmy się, moi drodzy, tym, jakie trzy podstawowe cechy wyróżniały chrześcijan, które już nawet w tym liście mogliśmy przeczytać. Mówiliśmy o tym, że oni, przeczytaliśmy o tym, że nie, że jedli to samo, co inni. Jedli to samo, co inni. W niektórych z listów jest nawet napisane, nie pytajcie o to, co jecie,
jedźcie. Nie pytajcie, czy to demonom ofiarowane, bo jeśli by się okazało, że demonom, to potem mógłby się ktoś dowiedzieć i by się zrazić. To jest ciekawe, nie chodzi o to, że zjesz coś demonicznego, chodzi o to, że ktoś mógłby się zgorszyć. Więc grzech nie jest tak naprawdę w jedzeniu, jak w sercach i wrażliwości innych ludzi. Dlatego naszą wolność używamy w sposób bardzo rozważny. Tak? Więc tak naprawdę problem nie polegał na tym, co jedli. Jedli to samo, co inni, ale uwaga, żywili się czymś więcej. Żywili się zaufaniem Bogu. Oni się żywili zaufaniem Bogu. Oni swoje, wiecie, patrzyli ludzie na nich i widzieli, że to nie byli inni ludzie, że to byli ludzie, którzy mieli te takie same zmagania. Oni nie byli ani bogatsi, ani biedniejsi. Oni nie byli ani piękniejsi, ani brzydsi, ani grubsi, ani chudsi. Oni byli po prostu jednymi z wielu, ale jednak coś było w nich, co wytwarzało takie poczucie, że jest coś dziwnego, że jest coś nadzwyczajnego. Oni przestrzegali prawa ówczesnego, zasad, norm, wprowadzali natomiast niezwykle intrygującą atmosferę. Niezwykle intrygującą atmosferę. Największe głoszenie Ewangelii to jest wprowadzać niezwykle intrygującą atmosferę. Wprowadź w życie swoje niezwykle intrygującą atmosferę. Zapoznaj swoje rodziny z niezwykle intrygującą atmosferą, która gości w twoim sercu. Niezwykle intrygującą atmosferą, która gości w twoim małżeństwie, razem z twoimi dziećmi. Zaszokuj świat. Świat, który wie oczywiście lepiej, ale zacznie czuć coś niesamowicie intrygującego. Lepiej oczywiście w cudzysłowie tam podałem, nie wiem, czy zauważyliście go. Lepiej atmosfera intrygująca, która pobudza ludzi. Ona wynika po pierwsze właśnie z tego zaufania Bogu. Oni całe swoje życie, całe swoje poczucie bezpieczeństwa mieli w Bogu. Dzisiaj chrześcijaństwo musi się upamiętać w tym wymiarze. Musi zmienić myślenie w tym wymiarze. Musimy postawić Boga na tronie naszego życia i tego, który jest Panem naszym i Ojcem naszym, który się troszczy o nas. Dlatego oni, ci pierwsi chrześcijanie, w ogóle nie mieli troski o sprawy materialne. Ewangelia Mateusza mówi, przypatrzcie się taką i lilią na polu. Tak, nie sieją, nie żną, a Bóg przyodziewa jest lepiej niż króla Salomona. Żywi ptaki, które po prostu nic nie robią, a je żywi, troszczy się o nich. Dlatego wy się nie troszcie. Dlatego Pan Jezus powiedział, o to wszystko poganie zabiegają. Dlatego różnica nasza, nadzwyczajność nasza jest w uwolnieniu się od troski. Uwolnieniu się od tego, co będziemy jutro jeść, albo co będziemy pić, albo w co się będziemy przyodziewać. Prawdziwe spotkanie z Bogiem jest wolnością od troski materialnej. Dlatego po prostu chodzisz w Bożym pokoju i poczuciu bezpieczeństwa. Człowiek, który nie zmaga się w swojej głowie i w swoim sercu, jak jutro będzie wyglądał dzień i czy będzie miał na chleb, to jest człowiek uśmiechnięty. Czy dlatego, że będzie miał pieniądze w kieszeni? Nie, dlatego, że będzie miał zaufanie w sercu, ufność w sercu. Życie będzie wypełnione dniami, których nie będziesz miał pieniędzy, ale nie może być wypełnione minutą, gdzie nie będziesz miał zaufania do Boga. Dlatego ich pożywieniem, ich tym, czym oni się karmili swoją duszę, to, że Bóg jest Bogiem miłości i Bóg się o nich troszczy. Dlatego oni nie mieli lęku. Nie mieli lęku o życie. Oni nawet mogli umrzeć i to nie było dla nich strata. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu przeczytałem wam świadectwo, w którym mówili, kiedy ktoś z nich umrze, wielce się radowali. Ale kiedy ktoś umarł z niewierzących, bardzo płakali. Ale kiedy ktoś z nich umarł, wielce się radowali. Wiecie, ja wiem jedno, ja wiem, że to jest po prostu potężne wyzwanie, które gdzieś Bóg stawia gdzieś w naszych sercach, ale my musimy zrozumieć, że to jest normalne w Królestwie Bożym. To jest normalne. Ten styl życia, ten styl funkcjonowania jest normalny. Oni po prostu byli wolni. Dlatego tą wolność rozsiewali w koło. Ludzie czuli, że są wolni. Ludzie czuli. Wszyscy w koło narzekali, oni nie. Ponieważ oni byli wolni. Mieli poczucie bezpieczeństwa. Wszyscy krytykowali, oni nie. Wszyscy coś tam robili, ale oni tego
nie robili, ponieważ mieli swoje bezpieczeństwo i poczucie w Bogu. Drugą cechą, którą charakteryzowali się wierzący pierwszych wieków, było to, że tak, wiecie, świat, nie różnili się w ubraniu, ubierali się tak jak świat, ale w duchowym wymiarze ubierali się w dobre uczynki. Oni się ubierali w dobre uczynki. Wiecie, czasami, kiedy głosimy, wczoraj miałem przywilej mówienia, głoszenia o tym, że jesteśmy zbawieni za darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie, i że nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I wyraźnie tłumaczyłem, ponieważ to jest podstawa naszej wiary, że my nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale moi drodzy, nie możemy po prostu się w tym wszystkim pogubić, ponieważ my jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków. Innymi słowy, my nie ubieramy się w dobre uczynki dlatego, żeby zbawić siebie samych albo osiągnąć zasługę i zasłużyć na niebo, ale ubieramy się w uczynki, ponieważ Jezus za nas zasłużył na niebo i dlatego my chcemy, dziękując Mu, być najlepsi. Dlatego stawiamy przed sobą po prostu pewną wizję bycia najlepszym. Wiecie, ludzie bardzo stawiają sobie wizję posiadania najlepszych rzeczy, ale my gdzieś potrzebujemy włożyć sobie wizję bycia najlepszym. Nie posiadania najlepszych, ale bycia najlepszym, nawet kiedy nie mam najlepszych rzeczy. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy ubrali się w dobre uczynki. Pierwsi chrześcijanie nie kradli. Kiedy tak mówimy, nie kradli, no to mówimy sobie, hej, no przecież. Ale wiecie, to nie do końca takie jest proste, ponieważ kradzież to nie jest po prostu, że wchodzisz do sklepu i kradniesz lizaka i uciekasz ze sklepu. Kradzież dzisiaj jest bardzo mocno zakamuflowana gdzieś tam w naszym życiu. Kradzież to jest takie, wiecie, słynne kiedyś słuchałem nauczania o ołówkach wynoszonych z biura, ktoś mówił w świadectwo, że wyciągał ołówki z biura i Bóg go któregoś czasu napomniał. Wiecie, ale największym problemem nie było to, że on uzmysłowił, że po prostu on myślał, że kradł, ale mimo to on kradł dalej, tylko on myślał, że robi właściwie. Dlaczego myślał, że robi właściwie? Dlatego, że myślał, że to się mu należy. Należy się jemu, ponieważ on poświęca tutaj swój czas, on tu pracuje, więc ołówki, które tam są, to on sobie podkradał. I tam ktoś uzupełniał te ołówki, on sobie je wynosił. No, wynosił jakieś materiały, jakieś zeszyty, jakieś... Widzicie, można zacząć tak naprawdę kraść, nie wiedząc, że się kradnie. Dlatego nawet w tym wymiarze gdzieś Duch Święty potrzebuje nam powiedzieć gdzieś... To mi się bardzo podoba w życiu Dawida. Wiecie, dlaczego on był według serca Bożego? On był według serca Bożego przede wszystkim dlatego, to jest moje przekonanie, że on zawsze pierwszą winę, którą poszukiwał, to poszukiwał w sobie samym. Poszukiwał w sobie samym. Podczas gdy my często poszukujemy usprawiedliwienia, Dawid zawsze szukał coś, co było w nim nie tak. Dlatego jego modlitwa, jeżeli weźmiesz psalmy Dawida, to zobaczysz, że on najczęściej modli się językiem takim. Boże, zbadaj mnie. Zbadaj moje serce. To jest niesamowite. Jedyna osoba w Biblii, którym Bóg mówi, to jest serce według mojego serca, a on mimo to mówi, zbadaj moje serce. To znaczy, że on tak naprawdę miał prawo, Dawid miał prawo powiedzieć, moje serce jest gicio. Niech inni się nawrócą. Ale mimo to on stawał codziennie przed Bogiem i mówił, zbadaj mnie, Duchu Święty, zbadaj mnie, Panie, moje nerki nawet zbadaj, wszystko zbadaj. I to nie chodzi o nerki fizyczne, chodzi o wnętrze, o to, jaki motyw, jakim sercem się kieruje. Ponieważ on wiedział, że najważniejsze w życiu to szczyt swojego własnego serca. Oni nie cudzołożyli. Nie cudzołożyli. Wiecie, to może dziwne, ale dla tamtego świata był to szok. Ponieważ dla tamtego świata cudzołóstwo było czymś zwyczajnym, czymś normalnym. Ale chrześcijanie jako pierwsi wprowadzili styl życia, w którym jedna żona należy do jednego męża. I wiecie, życzyłbym sobie, żeby w tym czasie, w XXI wieku tego nie zmieniać.
żebyśmy tego nie zmieniali, ponieważ dzisiaj idzie taki bardzo mocny powiew takiej łatwości rozwalania, zawiązywania nowych, posiadania partnerów, nawet w świecie chrześcijańskim. I świat chrześcijański dzisiaj wcale od tego nie odbiega. Dlatego gdzieś potrzebujemy uderzyć się w piersi i zmienić to, ponieważ my jesteśmy nadzwyczajni. Mamy jedną żonę, a niektóre żony mają jednego męża. I kochamy i jesteśmy ze sobą. Nie oddawali wet za wet. Wiecie, to jest ciekawe, ale oni żyli w środowisku, gdzie ząb za ząb, oko za oko było czymś naturalnym. To było coś absolutnie zwyczajowo właściwe. Jeśli ktoś kuba Bogu, to Bóg kubie. Jeśli ktoś mi, to ja też jemu. Jeśli ktoś mnie zranił, to ja muszę go zranić. Ktoś musi pożałować tego, co się dzieje we moim życiu. Ale oni tego nie robili, oni przebaczali. Hej, szli dalej. Oni żyli w pojednaniu. Wiecie, dzisiaj łatwo jest powiedzieć słowo przebaczam, ale niełatwo przemienić swoje serce. O, ja ci przebaczam, tylko już mi nie stawaj więcej na drodze. To nie jest pojednanie. To nie jest tak naprawdę prawdziwe przebaczenie. Przebaczenie to jest wprowadzenie na nowo do miejsca, w którym czuję to, co czułem zanim coś się stało, a nawet dalej. Dlatego słowo przebaczam, za słowem przebaczam musi stanąć coś więcej. Musi stanąć całe swoje życie, musi stanąć cała nasza postawa. Zatem to był pierwsza rzecz, co oni jedli, żywili się zaufaniem do Boga. Drugą rzeczą, która się stała w ich życiu, to oni się ubierali w dobre uczynki. I trzecia rzecz, którą pierwsi chrześcijanie mieli, oni mieszkali w atmosferze miłości. Wiecie, to jest to, co powiedziałem wcześniej. Mieli intrygującą atmosferę. Była tam intrygująca atmosfera. To znaczy, że pomiędzy nimi było coś zupełnie innego niż pomiędzy ludźmi w świecie. Nie do pomyślenia i w ogóle nie w standardzie Królestwo Bożego jest, aby świat miał lepszą atmosferę niż Kościół. Ale widzicie, to się nie dzieje tylko poprzez Bożą obecność, ale to się dzieje poprzez to, że narodziliśmy się na nowo, mając świadectwo, co zrobił dla nas Bóg. My robimy to dla innych i dlatego żyjemy w zupełnie innym wymiarze, w zupełnie innej atmosferze. Oni troszczyli się przede wszystkim o siebie nawzajem. Oni troszczyli się o siebie nawzajem. Nie po to, żeby potem ktoś musiał coś z tego zrobić, dlatego w sercu, w ich życiu nie byli sobie niczego dłużni. Pastor Paweł Godawa tutaj o tym mówił, że niech zwolni wszystkich z długów. Zwolni swoje życie z tego, że ktoś ci coś jest dłużny. O wiecie, można się troszczyć fantastycznie, ale kiedy po prostu przyjmiemy, nie wiem, wielu z was słuchało pewnie, ja jestem pod ogromnym wrażeniem nauczania na temat właśnie tego syndromu drugiego brata, starszego brata, gdzie ten starszy brat w końcu, to jest nauczanie Pawła Godawy na stronie, zachęcam was, gdzie ten starszy brat w końcu powiedział do swojego ojca: tyle lat ci służę, a ty mi nigdy. I pastor Paweł mówił tam, że człowiek w momencie, w którym zada pytanie, co ja z tego mam, to tak naprawdę, jak pięknie by nie wyglądał, to ma nieczyste serce. Dla mnie to było po prostu jak obuchem bym dostał. Ponieważ my nie robimy nic dla kogoś. My robimy wszystko dla Boga, aby On był wywyższony. To znaczy, kiedy my robimy coś, żeby On był wywyższony, to nic nie żądamy w zamian, nawet jeśli coś leci z nieba. Ponieważ to, co leci, jest łaską, a nie zapłatą.
I to jest niesamowite, że oni żyli tak między sobą i w stosunku do siebie. Jeżeli ktoś komuś przyniósł prezent, to ten drugi nie czuł, że musi mu oddać na następne urodziny, na jego urodziny. Był po prostu wolny. To było niesamowicie. Oni byli właśnie wolni od tego egoizmu, od tego, gdzie siebie samego stawiasz na tronie twojego życia. Siebie samego stawiasz na tronie swojego życia. Po prostu modlili się. Wiecie, że oni się modlili? Oczywiście wszyscy powiedzą, no wiemy, przecież my też się modlimy. Wiecie co, my nie do końca się modlimy, my rozmyślamy. My rozmyślamy. A to, że rozmyślamy, to wiem. Gungor opowiadał szczególnie, że kobiety mają ten dar rozmyślania. Wiecie, że ludzie często mylą modlitwę z rozmyślaniem? Mój wujek jest mistrzem świata w Ameryce. On to wie, czy to jak pojedzie człowiek do Ameryka, to on już zapomniał polski, ale jeszcze się angielskiego nie do końca nauczył. I on do mnie po polsku próbował mówić. I on co chwilę mówił do mnie tak, wiesz, ja się modlę, żebyśmy może poszli do restauracji. Po co on się modli, żebyśmy poszli do restauracji? To chodźmy do restauracji, nie? A za chwilę mówi, ja się modlę, że zjem może jeszcze deser. Ja mówię, psychicznie odjechał gościu. Mówię, Boże, co ja mam za rodzinę? W ogóle poznanie bliżej mojej rodziny to jest naprawdę niesamowite doświadczenie. Ale powiem wam, po jakimś czasie rozmowy z nim, co on co chwilę mówił mi, że on się o coś modli, to tak dziwnie, że ja zdałem sobie sprawę, że on po prostu pomylił słowo myśleć z modlitwą. Kiedy chciał powiedzieć, ja myślę, zjem jeszcze coś, to mówił, ja się modlę, zjem jeszcze coś. Ale mi to, pomyślałem sobie, że właśnie tak często my chrześcijanie mylimy. Mówię, o, ja się tak modlę nad tą sprawą już bardzo długo, potrzebuję jeszcze tydzień, żeby się pomodlić. Nie, często mylimy to z rozmyślaniem, a to jest poważny problem. Jeśli się nie modlimy, a rozmyślamy tylko, to może to nas doprowadzić do naprawdę wielką pułapkę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy się modlimy, modlitwa do Boga zawsze kładzie w naszym życiu Boga na tron. To znaczy, On jest w centrum. Kiedy się modlisz, Bóg jest w centrum. Więc każdą okoliczność, którą się modlisz, modlisz się z pozycji tego, który siedzi na tronie. Widzisz tego, który siedzi na tronie i zwracasz się do Niego i On odpowiada, więc On ma wiedzę, jak poradzić sobie z danymi sytuacjami. Natomiast kiedy rozmyślasz, to rozmyślanie zawsze jest w kontekście siedzenia ciebie samego na stronie. Ponieważ rozmyślanie jest wokół ciebie. Ty rozmyślasz, jak to zrobisz, co zrobisz, jak z tym zrobisz, jak z tamtym zrobisz, a co wtedy się stanie, a co się wtedy wydarzy. I rozmyślanie zawsze w ciebie stawia na tronie. Dlatego można być i potem nazwać to jeszcze modlitwą. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyś rozumiał, że kiedy się modlisz, to kierujesz swoje myśli do tego, który wie. I do tego, który jest w centrum, do Chrystusa, do Jezusa, który siedzi na tronie twojego życia. A kiedy rozmyślasz, to wszystko otacza moje uczucia, moje reakcje, moje myśli, co ja na ten temat uważam. I często to stawia nas samych w centrum. Dlatego chrześcijanie potrzebujemy się od tego uratować i zacząć myśleć w takim kategoriach, że zacznę się o to modlić. Czyli postawię Boga przed sobą i zacznę do Niego mówić o sprawach, które są dla mnie ważne, istotne. I na zakończenie, no to już więcej wam nie, trzy punkciki wam takie przygotowałem, chciałem dokończyć ten list, ponieważ go przerwałem w połowie, ponieważ on opisał, jak żyją chrześcijanie, ale potem porównał, ten autor do Diogeneta, porównał chrześcijan w świecie jak duszę w ciele. On porównał, że chrześcijanie powiedział takie zdanie. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Piękne, prawda? Czym jest dusza w świecie, w ciele, w tym są w świecie chrześcijanie. I posłuchajcie. Duszę znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała. I chrześcijanie w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata. Niewidzialna dusza zamknięta jest w widzialnym ciele i o chrześcijanach wiadomo, że są na świecie,
lecz kult, jaki oddają Bogu, pozostaje niewidzialny. Ciało nienawidzi duszy, chociaż go w niczym nie skrzywdziła, przecież z nią walczy, ponieważ przeszkadza mu w korzystaniu z rozkoszy. Świat też nienawidzi chrześcijan, chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwni jego rozkoszom. Dusza kocha to ciało, która jej nienawidzi, i jego członki. I chrześcijanie kochają tych, co ich nienawidzą. Dusza zamknięta jest w ciele, ale to ona właśnie stanowi o jedności ciała. I chrześcijanie zamknięci są w świecie jak w więzieniu, ale to oni właśnie stanowią o jedności świata. Dusza, choć nieśmiertelna, mieszka w namiocie śmiertelnym. I chrześcijanie obozują w tym, co zniszczalne, oczekując niezniszczalności w niebie. Dusza staje się lepsza, gdy umartwia się przez głód i pragnienie, i chrześcijanie prześladowani mnożą się z dnia na dzień. Tak zaszczytne stanowisko Bóg im wyznaczył, że nie godzi się go opuszczać.